Znowu As far as the Eye, i mam nadzieję, że nadal nikt nie zginie. Spróbujmy. Dwie rzeczy mam już spełnione, bo nawaliłam tych papryczek strasznie dużo, tych papryń, ale musimy rudy na pewno dużo pozbierać. No i te punkty wiedzy są nam potrzebne, nie? Więc dobrze by było teoretycznie tych punktów wiedzy nie. Ym... Jakby no nie wykorzystywać na jakieś rzeczy, ale jednocześnie może nam się to przydać, więc to jest też takie, że yy, no trzeba będzie, możliwe, że jeszcze więcej ich nazbierać, zbierać, będzie trzeba może coś kupić, bo jakieś katastrofy klimatyczne zaczną się dziać i będę musiała się jakoś przed nimi uchronić. No zobaczymy, jak tak będzie, na razie to sobie spekuluję. Osaćmy się. Najlepszy zbieracz kamieni. Najlepszy zbieracz, zbieracz plemienia, fajnie dużo, jakby zbierał plemię. Przede wszystkim mak jest naszym budowniczym i musimy się zastanowić, czy czegoś nie trzeba może zbudować, ale przede wszystkim to musimy oczywiście poeksplorować tutaj trochę. Już nie pamiętam, jak to się steruje. Wszystkich na razie powysyłam w różne miejsca. Tu jest jakaś aura. Nie można zbierać papryń. No to nas specjalnie nie boli, bo tego akurat mamy dużo. Czy my mamy tutaj rudę w ogóle? Tutaj coś jest. Miejmy nadzieję, że ta aura w tym nie przeszkadza. Patrzaki, które zbierają inne zasoby na tym obszarze, mają skuteczność zmniejszoną o 50%. To trochę słabo. Nie wiem, czy tej aury nie, nie będziemy musieli okiełznać jednak. Um, ale zobaczmy jeszcze, co jest z tej strony. Wszystko najlepiej odkryć od razu, bo jeśli gdzieś są jakieś fajne złoża rudy, gdzie spokojnie będzie można sobie to pozbierać, to, yy, to git. To musimy się po prostu dowiedzieć. Kurczę, no powiem Wam, że słabo jest z tą rudą. Dobra, Melvin, skoro Ty już poodkrywałeś, co miałeś odkryć, to idź coś zbierać. Może te paprynie tutaj pozbieraj, one są zaraz obok tego naszego bawołka, więc w sumie zużywamy teraz te paprynie jako nasze pożywienie, bo jako takiego pożywienia nie mamy, więc trzeba będzie jak najszybciej zbudować piekarnię. O, mam coś do zrobienia dla maka w takim razie piekarnię musimy zrobić, bo to w piekarni się robiło te zupki z papryń, że tam można było od razu to zrobić, a w kantynie trzeba było wylewelować sobie tego kucharza. Ja w ogóle nie zajarzyłam tego, ja byłam pewna, że jak my z Kasprem graliśmy, to mieliśmy kantynę i w tej kantynie dało się zrobić te zupki, ale rzeczywiście to chyba była piekarnia. O nie, nie mamy 50 kamienia. A skąd ja... A, tutaj jest kamień, kurde, dobra, te aurę trzeba ogarnąć, bo... A nie, tutaj jeszcze jest kamień. Tylko, żeby zbierać kamień, jest nam potrzebne. Co jest nam potrzebne? Kopalnia, tak? Nie, to jest do rudy. Kamieniołom. Dobrze, to budujemy sobie kamieniołom. No tej rudy nie ma nigdzie. Ja nie wiem w ogóle, jakie mam pozbierać tyle, ile jest mi potrzebne. Nie jest, nie jest to możliwe. Nawet jak, jak okiełznam tę aurę, to tutaj, tutaj nie ma yy, tyle, żeby wystarczyło, więc nie wiem, czy można jakoś um, pozamieniać jedne zasoby na drugie, w sensie, że jakby sprzedać jedne zasoby i uzyskać inne. Możliwe, że będzie można jakoś handlować z tym innym obozem, który przejedzie, tak? Że akurat się tak trafi, że będzie można rudę dostać, tylko że no, jest duża szansa, że nie będę miała zasobu, za który będzie można to no, kupić, jakby, nie? Dobrze by było tak naprawdę w tym momencie. Kurde, no powiem wam, że trudne się wylosowało, bo dobrze by było w tym momencie zbierać wszystkie zasoby, tak naprawdę. I liczyć na to, że, daś, że będzie się dało jakoś uhandlować te, więcej tej rudy. I jeszcze liczyć na to, że z robieniem tego wszystkiego naraz yy, uda się zdążyć przed wyczerpaniem czasu, nie? Dobra, mak tam buduje, ten zbiera te paprynie, to się zawsze przyda. Niejadka, yy, niejadka przede wszystkim... Aha, ona była kucharką, no to ona będzie w tej piekarni w takim razie siedzieć, nie? I tam robić właśnie, właśnie te zupki nasze. Tutaj jeszcze jest kawałek nieodkryty. Módlmy się, żeby, żeby była tam ruda jakimś cudem. I może to niejadka będzie moim szamanem. I ona będzie próbowała tę aurę tutaj ogarnąć. Tak czy siak musimy to zrobić. Tak, patrzę tutaj, czy gdzieś nie jest y, ukryta ruda, jakby. Czy nie jest tak, że na przykład jest las i ruda jednocześnie i tego po prostu za bardzo nie widać, ale. No, widzę, że niespecjalnie, bo tutaj się wyświetlają na polach te zasoby. No i tylko tutaj widzę 200 rudy. No, straszna słabizna, ale to jest w ogóle. Ja się nie spodziewałam, że to może być tak, że. No, bo bardzo dużo rudy było na tej poprzedniej mapie, nie? a wtedy ja jeszcze nie miałam jak wiedzieć, że w przyszłości będzie mi potrzebne dużo rudy, więc no niby dobrze by było wtedy te rudę pozbierać, ale wtedy ona mi nie była potrzebna albo było mi potrzebne tylko tyle, żeby przejść tam dalej, no nie, więc to jest trochę takie dziwne że jest akurat mapa, która nie ma wystarczająco zasobów, żeby rzeczywiście uzbierać tyle ile trzeba że trzeba by było wcześniej o tym pomyśleć i wcześniej na wszelki wypadek sobie pozbierać te zasoby no dobra, ten już zbudował. Jeszcze dobrze by było pewnie tartak jakiejś zrobić, żeby te drzewa tutaj ten. No i to takie do zbierania rudy też by się w sumie przydało. Tylko czy tutaj jest jakieś wolne miejsce, żeby to zbudować? Trzeba by było zamiast lasu albo czegoś chyba. Najlepszy zbieracz kamieni przy okazji to jest, więc y, może zbieraj na razie te kamienie, a potem się będziemy zastanawiać nad innymi budowlami, bo i tak ta piekarnia jest nam potrzebna tak szybko. No tutaj nie ma rudy. Kurczę. No będziemy musieli na wszelki wypadek zbierać dosłownie wszystko, co tutaj jest. Ale dobra, niejadka niech spróbuje tutaj oswoić tę aurę. Jak tylko 50 kamienia będzie... Ale to już? O nie... No dobra, zobaczmy, co tam mają do zaoferowania. Handlować pożywienie nie mam tyle, a te punkty wiedzy bym dostała, ale w ogóle nie ma tej rudy do zhandlowania tutaj, więc, jakby, no nie wiem. E, może byśmy, a nie, nie mamy ryb, bo byśmy sobie źreniczkę dodatkową wzięli, to mogłoby się przydać. A w pomocy przekazuję ci cenne manuskrypty, które z chęcią przestudują twoje źreniczki? Ale co mi to da? Że punkty wiedzy po, po prostu mi to doda? O, 300 do, dodało. Okej, okay. no ale to i tak tych punktów wiedzy bym na, nawaliła dużo, bo będziemy tutaj długo siedzieć na tym, yy, na tym postoju pewnie. Drzemka za 6 tur. Aha, dobra. To jest to, co nie przesypiają cały dzień i potem zapominają, co mieli robić. No cóż. A, niejadka już to zrobiła. Czy już jest wszystko git? Chyba tak. No dobra, co ta niejadka będzie teraz robić? Może spróbuj oswoić juczne zwierzę. Może nam się zawsze przydać do zbudowania jakiegoś tam budynku. O, już mamy juczne zwierzę na baloniku. No, to jest takie sweet. Zwraca zasoby, czyli zwierzaka. O nie. Co, czy to znaczy, że ona zgubiła tego zwierzaka? No, co ty? Zresetowała się jak Sim i już, i już nie ma tego, co robiła. Nie wiem, czy ona ma gdzieś w wyposażeniu tego zwierzaka? A nie, nie ma, jest tutaj zero. Przenieś. Nie rozumiem. Zepsuło się. Głupio w sumie zrobiłam, że yy, to zwierzę robiłam przed tą drzemką, ale. No nie spodziewałam się, że to będzie takie zepsute. No nic, no ona wie co ma robić. Ona pójdzie sobie tutaj teraz oswoić tego zwierzaka, więc no też może być. A, 90 kamieni już mamy. Zwracaj ze sobą typku. I buduj mi piekarnię. A, ale nie mamy drewna, boże. To zbieraj drewno jeszcze. O, zwierzak leci do nas. Jej! Dobra, nie będzie drewno teraz zbierać. 135. Czy ty możesz wreszcie to zbudować? Błagam cię. Okej. Okay. O nie, aura się znowu zeźliła. To tylko na jakiś czas w takim razie to, to oswojenie działa. Kurczę. Zawalenie. Ktokolwiek zniósł ten budynek... Aha, fajnie. Kamieniołom. No dobrze. Przynajmniej się nie zawalił całkowicie. Pire owocowe z papryń. 20 papryń się wykorzystuje, 37 yy, pożywienia się z tego wytwarza. Tylko, że. A ona może to zrobić. No to fajnie. No i to jeszcze będzie drewno też zużywać, więc no drewno, drewno musimy zbierać cały czas. Dobra, Melvin na razie nie musi chyba tych papryń już zbierać. Niech on może się zajmie też drewnem, bo teraz, jak będziemy zużywać te paprynie na to, żeby pożywienie tworzyć, to no sporo tego pożywienia nam wyjdzie. O, budynek do zbierania rudy jest normalnie do wybudowania dla nas. Tutaj mogę go w sumie zbudować, bo tutaj jest takie puste. I ta aura na razie jest ok, więc. Ale co nie Melvin? Dlaczego Melvinowi kazałam to robić? A mogę teraz jemu? Przejdź do. Nie mogę. No to Melvin będzie musiał zbudować. No trudno. Duchowa uczta. Duchy zbierają się w świętych obszarach, aby przyjąć ofiary z modlit i, i modlitwy. Ze świętych obszarów na tym postoju nie ma już dla patrzaków żadnego pożytku. Okej. Okay? Dobra, dostał jakiegoś level upa jako <grytania> budowniczy. No niech będzie. Chociaż czekaj, przecież ty jesteś zbieraczem. To może ty zbieraj te rudę. Jaki fioletowy. O kurczę, kolejny obóz. Dobra, Max, wracaj ze sobą i się przywitaj potem. Cóż tutaj mamy? Nie ma rudy do sprzedania cały czas. Dam mi najwyżej 150 pożywienia za 40 drewna. To w sumie chętnie. A tutaj jest Żydami ziółka do uleczenia. I chcę dołączyć do Twojego plemienia zbieracz kamieni 3. Tak po prostu za nic? No co ty? To to jest zdecydowanie najbardziej korzystna propozycja. Gdzie on jest? O, szat. Co on ma za cechy? Negocjator. Ten patrzak zapewnia dostęp do lepszych warunków wymiany na targu. Okej. Okay. Gdy ten patrzak nic nie robi, nie zużywa pożywienia. No to też jest niejadkiem. Zmienię mu chyba... On, on ma być zbieraczem kamienia, więc zmienię mu chyba imię na... Yy. Kamienne imiona to teraz moja specjalność ostatnio. Nazwę go Ametyst. Taki purpurowy jest jako ten zbieracz kamienia. No i jest zbieraczem kamienia, więc. A, Metis to jest fioletowy kamień, więc <noise> niech będzie. No i koniecznie fioletową wstążeczkę musisz mieć. O, może taką. Melvin tutaj zbiera ten kamień i on jest też taki fioletowy. Znaczy w sensie on zbiera rudę. Czy zbieranie rudy i kamienia to jest to samo? Jakby, że to jest ta sama specjalność? Czy, czy jak to jest? Aha, pozyskuje y, kamień w kamieniołomie lub rudę w kopalni. Okej, okay. no dobrze. To w takim razie zamieniacie się. Znaczy, nie, nie zamieniacie się, tylko ty idziesz do rudy, a ty y, idziesz gdzieś tam. Może zbieraj drewno albo papryczki, bo w sumie tutaj mak zmieniał, zmieniał bo że zbierał drewno, nie? Y, to ty może w takim razie zbieraj te papryczki jednak dalej, y, tak jak kiedyś, dawno temu, a ametyst niech idzie zbierać to, bo może będzie... Co? Dlaczego? Jak to. Ale przecież on już tam nie. On już tam nie jest. Dobra, to czy ty możesz po prostu podejść tutaj, gdzieś. No wiem, że jeden patrzek tylko może w tym budynku pracować, ale no tamten już tam nie pracuje. No nie, znowu ta aura. Dobra, czy ty możesz może. Ogarnąć... Ale jak? Jak bez zakwaterowania? Nie rozumiem. Czy ja muszę zbudować drugi obóz? Czy o co chodzi? Żeby móc zakwaterować tego. A. Wykorzystane zakwaterowanie na całkowite zakwaterowanie, czyli tak jakby jednego mam y, y, ponad, no nie? To, to to nie fajnie. A może a, a może to można jakoś wykupić w tych bonusach. Dodatkowe miejsce za 800 punktów. No ja już prawie mam 800 punktów, ale do, do, do 900 musiałabym jeszcze raz wszystko od nowa zbierać, jakbym to kupiła. To ja nie przemyślałam tego, znaczy ja w ogóle nie wiedziałam, że tak jest. To ja nie mogę go nigdzie wysłać i nic kazać nim robić. Kurczę, niedobrze. No to chyba Melvin musi wrócić do tej rudy, ale trzeba jeszcze okiełznać aurę. Strasznie to jest wszystko skomplikowane. No nic, no kupię to dodatkowe miejsce, bo głupio, żeby ten patrzak tak się marnował, bidny. A my musimy paprynie zbierać. O nie, kurde, nie możemy sobie tak zmieniać na pożywienie tych papryń hamsko, bo my papryń potrzebujemy też, żeby przejść dalej. Dobra, niejadka. chyba koniec tego przyrządzania. Na razie, na razie tego pożywienia trochę mamy. Może pozbierasz te paprynie? Ale tego pożywienia to i tak więcej nam będzie potrzebne. A tu tych papryń trochę jest, więc będzie można potem najwyżej dozbierać. Dobra, niech na razie gotuje, zostawmy ją. Yy, Ametyst będzie zbierał 15 punktów wiedzy na każdy cykl zbiorów, więc to się może później przydać w odrabianiu sobie tych punktów wiedzy, ale słabo to widzę ogólnie. Harówka. Podczas dy dyskusji przy ognisku uznano, że zbieracz kamieni to wyjątkowo niewdzięczny zawód. Patrzaki nie chcą go wykonywać i chorują, jeśli to robią. Co? Co? A ja nie mam żadnych ziółek. No nie, no dobra, Melvin, no to przestań w takim razie. O nie, ale on nadal będzie chory i tak, nawet jak przestanie, nie? No nie, no będzie po Melvinie chyba, no on jeszcze, jeszcze kilka tur i będzie po nim. No, powiem wam, że trzeba będzie temu Melwinowi chyba pozwolić odejść, i. Bo, bo dzięki temu nie będę musiała kupować tego bonusu na zakwaterowanie patrzaków, jak jeden mi. no, jednego już nie będzie. I wtedy będzie mógł tamten spokojnie zbierać te rudy, tylko żeby tamten też nie zachorował, nie? Nie wiem, ile to będzie trwać. Jak to w ogóle zrobić teraz, żeby, żeby nie stracić kolejnego, nie? Dobra, Melvin, czy ty możesz robić rzeczy? To zbieraj paprynię. W ten swój ostatni czas. A, wyczerpał się zapas. Super. No to zbieraj drewno. Cokolwiek. O, nie jest już chory. Kurde, czyli muszę kupić ten bonus jednak. <grych> A, bo tutaj była taka cyferka. On był chory tylko przez 6 tur. I nie wystarczyło te 6 tur, żeby go wykończyć. Okej. Okay. No dobra, to kupię to w takim razie. To dodatkowe miejsce, które to jest. O, pomieścić w karawanie kolejnego patrzaka. Mam nadzieję, że to sprawia, że to zakwaterowanie będzie działać, że tutaj będę mogła po prostu jakby mieć zwiększoną populację. Czy ty możesz teraz robić rzeczy? Możesz teraz robić rzeczy. Wspaniale, tylko się nie rozchoruj. Właśnie nie wiem, czy to jeszcze. Działa nadal to chorowanie, ale nawet jeśli no to sześć to turno, to on i tak przeżyje, nie? Nie, no nic mu nie jest. Ja pierdykam, tutaj jeszcze tylko 40 rudy zostało. Tyle kombinacji dla 40 punktów, no nie. Przecież to Melvin mógł spokojnie pozbierać. No ale co ja bym z tym jednym patrzakiem zrobiła? By se siedział i potem pewnie bym nie mogła go w ogóle ze sobą wziąć na następny postój. Ale ja tu czarno widzę ten mój postój. Jestem już w połowie czasu. A w ogóle, no, tragedia. Dobra, jadka, w tym momencie to ty już nie przyrządzaj. Teraz to ty może jednak yy, pozbieraj te paprynie, albo. albo nie wiem co. Czym, czym nam zrobisz najlepsze punkty wiedzy? No właśnie, chyba gotowaniem. A nie, zbieraniem. No widzisz, no to musisz paprynie zbierać. Nie masz wyjścia. Tylko, że dobrze by było. Yy... Postawić jakiś budynek, żeby oni mieli tu bliżej. Tych papryń to tutaj za dużo nie ma ogólnie. Tutaj jest 217, 240. Nie no, dobra, wystarczy. Tu jest najwięcej, to tutaj koło tego bym postawiła jakiś budynek. To już sobie sama postaw ten budynek. Chatka zbieracka. 70 drewna, ok. Eee, na tych ziółkach chyba to postawię, no trudno. Dobra, aura się znowu uruchomiła, ale to nie ma większego znaczenia, bo tutaj już zasoby mamy, mamy wzięte. To ametyst teraz nie ma znowu nic do zrobienia, może zwykły kamień pozbieraj, skoro jesteś tutaj kamieniarzem. O, tu jeszcze są paprynie 428, też spoko. I to myślę, że można już sobie tutaj do tego obozu zanosić, to potem, yy, potem ta jadka będzie to yy, tam zbierać. Kiedy światło powraca, plemię zauważa, że oswojone aury znów mają działanie ochronne. A to, to i tak tak było. Także nie ma znaczenia. Dobra, tutaj dwa razy drewno jest zbierane, tutaj paprynie, a tutaj kamienie. Mac, mam pytanie do ciebie, bo jest targ, do budówka pozwalająca na handel z zasobami. No właśnie, tak myślałam, że coś takiego jest. W każdej turze można handlować tylko jednym typem zasobów. Potrzebujemy do tego zwierzęcia i 100 drewna i to jest tyle. To możemy sobie tutaj py pyknąć targ i może nas to uratuje. <grymne> Miałam nosa kurcze z tym zwierzęciem, właśnie, żeby je sobie przygarnąć chociaż z jedno, bo jakiś budynek ważny może być y, dostępny dzięki temu. Okej, okay, jak tutaj się robi? Spakuj, handluj. No, widzisz. Mogę na przykład y, pożywienie zmienić na, y, nie wiem, na rudę czy coś, ale zo zobaczymy kamienie. Cztery kamienie na jedną rudę. Trochę słabo, a jak pożywienie? Bo pożywienia to lepiej. O, nie można pożywieniem handlować, o kurczę. Paprynie to się nie opłaca. O Boże, drewna to dużo trzeba. Przyprawy, wełna. W sumie tak naprawdę kamieniem najbardziej się opłaca. Dobra, to nawalamy tego kamienia dużo. Jak mam dobrego zbieracza, to on trochę więcej pewnie tego zbiera też trochę wydajniej jakby, no nie? Więc e, znaczy przynajmniej szybciej chyba wtedy zbiera. Nie wiem, czy jakby jest w stanie zwiększyć ilość tych zasobów. Pewnie szybciej zużywa po prostu i tyle. E, czy tutaj jest jeszcze gdzieś więcej tych kamieni? Chyba niespecjalnie. No ale dobra. A nie, tutaj jeszcze są kamienie. To trzeba będzie aurę ogarnąć i tutaj jeszcze te kamienie pozbierać. E, to będzie y, chyba spoko. 300 tutaj jest tych kamieni. Podzielić na 4... To jest trudny rachunek. <laughs> to jest 3 razy 25, 75. 75 w takim razie rudy tutaj będziemy mogli zrobić. Trochę mało, ale tutaj, tutaj jest 120. Kurcze, może nie wystarczyć. Pewnie nie wystarczy. To potem będziemy jeszcze próbować czymś innym handlować. No trudno, jakimś drewnem. Tutaj drewna jest dużo. Jeszcze coś tam było, co można było 8 zamienić na jedno. Zboże. Zboże możemy pozbierać w razie czego. Coś tam zrobimy. Jeszcze 85 kamieni teraz mamy. Właściwie ty ja już może zacznę to zamieniać, bo to jedną naturę można zrobić, więc cały kamień, jaki mamy, bo na razie nam nie jest potrzebny. 84 na 21. No niech będzie. Nie mamy innego wyjścia. No, <laughs> musimy to zrobić, tak. O matko. Jakie to jest trudne. A, mak nie ma nic do zrobienia, bo zbudował. No to drewienko. 95 tur mi zostało. A jestem na 91, więc jakby za dwie tury się wyrówna. Będę dokładnie w połowie. No dobra, no to będę handlować po prostu codziennie. 269 na 450, to już nie jest tak źle, wydaje mi się. Ponad połowę mamy już tej rudy. Ale no do tego kamienia to najprawdopodobniej nie wystarczy nam na, yy, na handlowanie. No już jestem za połową. A co tutaj? Trzęsienie za pięć tur. Świetnie. Wszystkie budynki stałe tracą 50, czyli ten budynek się zawali. Czy ktoś może ten budynek naprawić? Napraw. No, bo głupio tak, żebyśmy musieli jeszcze raz budować ten budynek. Lepiej 20 drewna wykorzystać na to, żeby go naprawić po prostu. O, no właśnie, to jest już teraz. Okej, okay, uchroniliśmy przed... Yy... Przed tym zawaleniem, to na razie wystarczy tego naprawiania, skoro się uchroniliśmy, to git. Piorun walnie zaraz, świetnie. Handlujemy dalej. 299 na 450. No nie wiem, nie wiem. Oj. Wilgoć za 41 tur. No, bo ta woda się podnosi i będzie. Las staje się dżunglą. Świetnie. Dżungle są niebezpieczne dosyć, ale no cóż. Ej, ty, czekaj, 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 ametyst! Oswój najpierw to, bo marnujemy kamień. Trzy grzmoty trafiają w losowe miejsca i zadają 90 punktów obrażeń budynkom, a także podpalają lasy i dżunglę. No już był ten piorun wcześniej. O Boże. Czy wszystkie budynki są całe w ogóle? Ty, ty nie siedź w tym kurde pożarze typie. Ratuj się. Tam weź. A nie, bo tam już Max zbiera. Tak, a gdzie on jest? A tutaj, dobra. Idź, kurde, nie wiem, tutaj. Zbieraj to drewno. Jak najdalej od tego pożaru, bo zaraz, kurde, ty już masz za mało życia. Żeby tak ryzykować. Dobra, możesz zbierać z powrotem. Nawet jest trochę daleko teraz ma do tego kamienia, yy, od tego kamieniołomu, no ale dobra, już nie będę nowego kupować. Znaczy budować. Już 480 punktów wiedzy mam. Już, jest, już ponad połowę tego, co trzeba zebrać. No, już 510, więc jakby. Jak mam dobrych właśnie tych zbieraczy, to oni dużo tych punktów mi nawalają. Trochę pożywienie nam się kończy powoli. Jak, jak będzie już tak tego pożywienia, nie wiem, 50 powiedzmy, to tę niejadkę z powrotem do tej piekarni wyślę na gotowanko. 316 rudy. Nuda? Co to za dziwna jakaś rzecz się wydarzy? Nie wiem, co to znaczy. Znudzone i przygnębione, ponieważ nie wykonują żadnej pracy, gdy kontaktują się z nimi duchy natury. Co? Każdy patrzek, który nie pracuje przy zbiorach, produkcji lub budowie, choruje. No to nie, no to spoko. To u nas wszyscy coś zbierają. Ty znowu musisz. aurę. Ale to. To głupio zrobiłam. No bo on wtedy zachoruje. Ale on potrzebuje dwóch tur jeszcze, żeby to oswoić. A kiedy to będzie? A za cztery tury, dobra, git. No i co, ktoś zachorował? No nie. Bo wszyscy są zajęci pięknie. No ale zbliżamy się bardzo mocno już do. Do tego końca. To się zawsze wydaje tak właśnie, że. 200 tur, kurde, przecież, czy tam 180, ileś, to jest tyle czasu, a to, to nie do końca. Bo to się klika i klika cały czas, te tury. 338, no już jesteśmy blisko. Jeszcze drewno mogę zamienić, drewna mamy akurat bardzo dużo. Drewno, co prawda, nie do końca się opłaca, ale mamy, kurde, 1200. Tak, żeby było na przykład 62, 992. Nie potrzebujemy chyba aż tyle drewna. I teraz mamy 400 rudy. A, pożywienie nam się skończyło. Kurde, na, na 50 miałam jej jatkę wysłać do gotowania. E, no dobra, no to zbieraj jeszcze te paprynie, jak już kończysz. Zwróć je. I leć gotować. Nie mogą wysuszyć ryb ani zwierzyny, chyba tak to się nazywa. Więc przestają pozyskiwać te zasoby. Spoko, my w ogóle nie pozyskujemy tego. Jesteśmy full wege jak to jest chory, o nie, bo dżungla Melvin no nie ja stamtąd już nie potrzebujemy drewna możecie sobie siedzieć, tylko że Melvin niestety chyba tego nie przeżyje jednak, no jak dwa razy się rozchorował, no to tak, no to rzeczywiście to, to nie brzmi dobrze a ile ten mak będzie chory jeszcze jedną turę tylko. No i ten też jeszcze jedną turę tylko, ale on już nie przeżyje tej tury. Masakra. A on się nie da rady uleczyć, bo nie ma czym. No to niestety chyba będzie po Melwinie. Przykro mi. Jajks. Ale przynajmniej punkty wiedzy prawie mam już zebrane. Bo teraz się zastanawiam, czy warto było szaleć tak i. I kupować to dodatkowe miejsce na tego patrzaka, ale no nie, no ten ametyst to nam mega pomógł tutaj ze zbieraniem tych kamieni, które potem mogliśmy przehandlować, nie? Więc no jest szansa, że jeszcze się to uda, nawet bez tego Melvina, więc ten Mac to nie wiem w sumie co teraz będzie robił. Czy on te paprynie tutaj może zbierać bez szwanku? No gdzie tam łazisz koło tej dżungli, typie? Jeszcze jakieś komary w ogóle... A ten nie choruje, bo on nie robi nic bezpośrednio z dżunglą. Ale dlaczego ty tam poszedłeś, a nie tutaj? Tylko, że jeszcze aury trzeba oswoić. Kurde. No, papryń już prawie nie mamy znowu. W sensie, jak teraz zużyjemy na gotowanie, to już nie będziemy mieć tyle, ile trzeba. Więc trzeba będzie trochę dozbierać. No, nie będę tej nijadce teraz tutaj zabraniać gotowania. 412, no, jesteśmy blisko. Ten mak jak przestanie tutaj y, oswajać, to niech to paprynie pozbiera. Chociaż myślę, czy nie jadki nie wysłać. Może do zbierania tych papryń z powrotem. Na przykład tu. Bo tutaj jest chata zbieracka. No dobra, to leć. Pożywienia trochę mamy. Kto tam? Mak, nie ma nic do zrobienia. No dobra, to zbieraj tu. Ten obszar zo został już. Ale nie... To nie jest prawda. Nie jadka tam zbiera. A może dlatego, że to budynek tutaj jest y, tylko jedno miejsce? A to? To możesz, dobrze. Tego kamienia jeszcze tutaj 76 zostało, spoko. Trochę pożywienia też jeszcze mamy. A jak z wełną w ogóle? Bo mamy 10 wełny. Czy ja mogę wełnę przehandlować? 8 na 1. Nie, to się chyba nie opłaca. Te komary słyszę. Okropnie to brzmi. No, 428. Jeszcze jedna rundka drewna czy tego kamienia. I możliwe, że już będzie można. No ale zbliżamy się do końca bardzo mocno, już. Ile tur zostało? 17. No nie. Nawet punktów wiedzy już mam tyle, ile trzeba. Dawaj, ametyst. No. 34. 436. Możemy paprynie jeszcze. Mamy teraz już ich sporo. One co prawda 16 aż. Ale możemy sprzedać na przykład. Choć nie mamy już pożywienia, więc będziemy tymi papryniami się żywić. Drewna jeszcze możemy trochę sprzedać. Na przykład tak. I już jest 450. Dziękuję bardzo. No, może i dobrze, że te paprynie sobie bardziej zostawiałam, bo pożywienie nam się przyda na następny raz, na następny postój, nie? E, taki maleńki zapasik, żeby chociaż na start było. A drewno, co tam się zrobi? Dobra, to lecimy. Jezu, jakie to było stresujące. Ja się nie spodziewałam, <gryw> że ta gra może być taka stresująca. No, dużo nie mamy. Na pewno musimy paprynię zabrać ze sobą. No i tyle. A, a spakujemy ten. Yy... On się chyba sam spakuje, ten budynek, ten targ. Mi się wydaje, że jak jest zwierzę, to on się chyba sam spakuje, ale. Chyba wolałabym nie ryzykować. Spakuj się. Można sobie każdy budynek wybudować właśnie na tym zwierzęciu, z tymi balonikami i w ogóle. I, I wtedy ono jakby przeleci z nami razem na następny ten, na następny postój. I będzie można sobie ten budynek jeszcze raz postawić już bez zużywania zasobów żadnych. Nie trzeba go od nowa budować, tylko można sobie postawić już ten stary, jakby, nie? To jest bardzo fajne. Dobrze, wyrusz, Jezu. Prawie się nie udało. Ale biedny Melvin. Dobrze, zakończę na tym. Już nawet nie będę wchodzić na ten postój, bo się boję, co tam będzie. <laughs> boję się całej tej gry, kurde. Tak, zobaczymy, co będzie następnym razem. Ten targ to jest coś, czego bardzo potrzebujemy, i podejrzewam, że będziemy potrzebować następnym razem też. Mam nadzieję, że nie, nie będę się aż tak zbliżać do tej końcowej fazy, no nie? Do, bo tutaj to dosłownie chyba z 10 tur tylko mi zostało. E, że jednak wcześniej ogarnę te różne rzeczy, właśnie, że można handlować tymi rzeczami i tak dalej, bo strasznie się motałam z tą rudą e, tym razem. Ale no, na razie to tyle. Widzimy się w następnym odcinku za kilka tygodni. I jak zwykle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, jeśli chcecie. Oczywiście do niczego nie zmuszam. I widzimy się w następnym. Pa.